6, 5, 4, 3, 2, 1! I wystartowali! Którzy wybijają rytm i ustalają
szybkość poruszania się parady, magicznej parady kolędników. Na razie są w miejscu. Przypominam, gdzie, żeby nie było wątpliwości, skrzyżowanie ulic Świętnicka i Oławska przy świątecznym wiatraku. Czekamy na nich tutaj w domku pod Krasnalem, czekamy na nich pod wrocławską, rozświetloną, przepiękną choinką, bo tam odbędzie się finał dzisiejszego przedstawienia i będzie się działo, oj, będzie się działo, Kanot już królem długo nie pobędzie, a śmierć mu o tym oczywiście przypomni. Śmierć się z nim rozprawi. Dzisiaj śmierci się nie boimy. To naprawdę bardzo pozytywna postać i trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o kolędników, to bez śmierci oni nigdzie by w drogę nie ruszyli. O, i pójdziemy teraz. O kurde. Dziękuję.
Witam, to jest koniec live relacji na Twitter z magicznego korodu kolędników i koniec już takich większych imprez na tym jarmarku. Jarmark jeszcze będzie do piątku, ale dzisiaj w niedzielę 17 jeszcze się to wszystko odbywa. Oczywiście te dekoracje, wszystko, atrakcje są, ale nie ma już imprez typu kolędnicy, Mikołaj i te sprawy. I scenę też tam też ją zdemontują. Będą już chyba budować scenę na Sylwestra. No, ci, którzy byli na żywo na Twitter, to mieli relację, wszystko jak trzeba, a następni będą mieli troszeczkę okrojoną. No, może coś ciekawego stracą, czyli warto być na żywo.